Hello wszystkim, z tej strony PG, a to jest... Kurde, która to sesja z persony? Wladio, działaj, kiedy nieaktywne okno jest. No. Chwila. Zaraz zaradzę tej sytuacji, po prostu sprawdzę. Szybciej, jebany internecie. Nie działaj tak wolno. Zgaduję, że do 22, czy coś w tym stylu. Tak więc no. Mogę powiedzieć, że to 22 sesja. Ale zaraz sprawdzę, nie biedujcie. Tak. 83 epizod, to już wiem. Tak więc... Kurde, nie włączaj tego elpa, chuju głupi. No. LPcepcja, kurde. Tak więc no, 23 sesja to jest. Z Persony 3 Portable i 83 odcinek, tak myślę. Kurde, mimo tego, że przed chwilą widziałem, to i tak zapomniałem. Tak więc no, także jak zapewne już wiecie, odcinków nie było dlatego, że mój nowy komp się zjebał, musiałem wysłać go do reparacji. Co oznacza, że musiałem też zrobić wszystko od nowa, od tego momentu, kiedy... Od tego save'a, kiedy ten stary komp się zjebał, no nie? Musiałem wtedy 30 godzin gry chyba dochodzić do tego momentu. Tak czy siak, tym razem to nie było kłopotliwe ze względu na to, że no... Nie było dużo do przechodzenia, ja pierdzielę, czy ten let's play kiedyś się kurde skończy? Tak więc no... jeszcze tak, co chciałem pokazać. Ostatnio miałem chyba 58 level. Teraz mam 65. I jestem 3 milionerem, ja pierdzielę. I tak, zaraz, persona. Smok powietrzny ma się zajebiście. Ma Ice Amp. Dostałem od Teen Titania Go. I... Gdzie to... I Buffu Dine, które dostałem od... Parvati, czy jak ona się tam nazywała. Tak więc no, siła jest prawie wymaksowana. Agility jest na dość niskim poziomie, ale to się ogarnie. Jeszcze antropolog musi mi dać Mind Charge, co się za niedługo stanie. I no, te wszystkie persony muszę połączyć teraz, bo... No, dlatego że... Żeby mieć miejsce. I tak, item, pokażę wam co mam mniej więcej. Udało mi się zachować moje haminkulusy, ponieważ ostatnio pamiętam, że no kiedy w alternatywnej rzeczywistości, przed tym jak mi się komp zjebał, doszedłem do tego momentu, to wszystkie homunkulusy mi zeżarły, a tutaj proszę, mam chyba nawet nieco więcej niż wcześniej, ponieważ no parę poznajdywałem. Tak więc no, dlaczego mam 65 level? Ponieważ szukałem pieprzonego miecza dla Elizabeth, który się nazywa Otako. Nie, zaraz, który to był? To chyba to było. No. Tak więc no. Teraz oddać tego questa dla Elizabeth. Do jasnej cholery, mam nadzieję, że ci się spodoba. Ja pierdzielę, skąd ty masz takie fascynacje tymi mieczami, ty niewyżyta wredoto? Kup sobie jakiś drildo. No. Dziękuję za rubiny. To bardzo mi się przyda, ponieważ ja pierdzielę. Właściwie to gdyby nie te rubiny, to bym tego questa aż tak bardzo nie robił. Tak więc no, a może coś cross? To chyba jakiś smok powietrzny będzie. Czemu nie mogę jego statów zobaczyć, cholera? I jeszcze jeden level i będę mógł go zrobić. Ale trudno, mam smoka powietrznego, więc... nieważne. Triangle spread i... Chwila, właśnie. Co tam z social linkami? S-link. No właśnie, tak więc... O, właśnie, też i dobijałem social linki mniej więcej do tego levela, którym byłem. Myślę, że killerki nie udało mi się dobić do tego levela. Tam chyba brakuje mi jednego, tak więc będziemy musieli doświadczyć ten sam dialog w pewnym momencie. Więc tak, zostawić Chariot, Justice, Siła i Wisielca.
Are you justice, strength i hanged? Dobra. Tak więc. Fuse. Więc tak. Justice. Strength. Siła. Siła. Nie mam siły. Coś tam jeszcze było, ale dobra. Was mogę. Nie, antropologa nie. Tanie, tak. Hanged Man muszę zrobić. Abaddon. Znam cię, ty chuju! Emperor, nie. Chociaż? Elec Amp. Nie, lepiej nie. Pewnie nie. O, Surta mogę zrobić. Agidain na 60 mida. Czy może ktoś mi będzie miał. Mabufudain, proszę. Ciebie też znam z Digital Devil. Nie, z tego, z Devil Survivora. Homokuten. Elec Break. Null Poison. A w sumie jego zrobię, bo jest uroczy. Justice mam. Nie, nie mogę zrobić jego, ponieważ nie będę miał persony do socjalinków. Hermit. Hierophant. Chariota nie mam. Ale to dobra, połączę i ewentualnie mi cię to one zrobią. Tak, zajebiście, zamknij gębę! Ciebie też, kurde, pamiętam! Ciebie pamiętam z Digital Devil Sali. Kurde, muszę przyznać, że... A, niech będzie i tak. Muszę przyznać, że ostatnio strasznie zainteresowałem się... tymi Shin Megami Tenseiami, szczerze powiem. Bo ten, widziałem ostatnio filmik, który wyjaśniał mniej więcej, jak to się nazywa, oś czasową całej serii. Ja pierdzielę, to jest o wiele bardziej pogmatwane od osi czasu z The Legend of Zelda. Ale w sumie fajne, ponieważ z tego co zrozumiałem, to... Tak, nieważne, ja pierdzielę. To wszystko zaczyna się od Shin Megami Tensei 1, no nie? I tam później to wszystko się tak rozbiega, ponieważ w SMT 1 mamy 3 zakończenia i każde zakończenie rozbiega się do innego uniwersum. To jest całkiem fajne i w samych tych uniwersach też są gry z różnymi zakończeniami. I ten Justice Sun. O, ptaszek. Zrobię sobie ptaszka. Tak, i w tych, i w każdych tych, w każdych momentach to... no, tak jak powiedziałem też i różne endingi i tak dalej też są i... no. Justice, Strength... Priestess... to chyba... nie, nieważne. Abaddon, ciebie nie mogę zrobić, ciebie zrobię. O, ty mi się przydasz! Ty mi się przydasz! Nie mogę ciebie wywalać teraz, ponieważ nie wiem, czy będę mógł jeszcze zrobić persony z tej arkany. Tak więc no, ty zostajesz u mnie. I zaraz, dobra. Zobaczmy, czego mi brakuje teraz. Ja pierdzielę! 8 minut i nic! Stój, kurde! Wiem, że księżyc świeci. Teraz social link, więc tak. Chariot, Justice, Siła i Hanged. A ja nie mam... Kurwa, dobra, zaraz. Chariot, Justice. Justice i Siła. Czyli muszę Chariot i... Chariot... i Hanged Man, dobra. Po prostu jakąś niskolevelową personę sobie wezmę i tyle. Kompendium. Chariot. Tak, to chyba było to. Tak. I Hermit, Siła, Hanged Man, dobra. Tak, chcę jego, kurde. Dziękuję. Wiem. Let's go! W takim razie, no.
Wszystko zostało zrobione. Tatus. No i wszyscy mniej więcej tak wyglądają i właśnie. Fuka nauczyła się bardzo pożytecznego skilla, czyli tego, co pozwala nam przeteleportować się do wejścia do Tartarusa. Co oznacza, że na przykład jak będę miał mało SP czy coś, to zawsze mogę wrócić używając Escape Route i później się wyleczyć i kontynuować dalej od momentu, w którym byłem. Co jest naprawdę dobrą rzeczą, ponieważ nie muszę szukać tych cholernych teleporterów. Tak więc no! Ostatnia pełnia księżyca. Co teraz kurwa się stanie? Jesteś zmęczony, nie czujesz się zbyt dobrze. W sumie to ja w tym Tartarusie chodziłem tak długo, że aż Fuka zaczęła mi mówić, że wszyscy są zmęczeni! Może już wystarczy! Miej trochę kurde rozwagi, ty! Reksio. Au. Reksio to kurde ma najlepsze teksty w tej grze. Tam w TV. Phoenix Ranger Federman R. Ciekawe. Ja w sumie czekam na odniesienia do poprzednich części Person. Ponieważ no, to jest to samo uniwersum. O, Junpei. Jaki Hiko jest? Następny dzień będzie ostatni, nie? No właśnie. Co może pójść nie tak? Ach, Boże, ten to dopiero będzie zabójcą. Najlepiej weźmy ze sobą jakiś ostateczny ekwipunek. Jestem w świetnej kondycji. Jedyne czego potrzebuję to ekwipunek, który by mi pasował i nie będę mógł przegrać. A propos ekwipunku. Tak, to jest ona. Dobra, bałem się, że jej nie uratuję. Belfdola, co to jest? High counter. I... Ooooo! To jest zajebiste! To mi się przyda, to mi się przyda, to dajemy dla smoka powietrznego. Co to powoduje? Ten skill to, że będę mógł przeżyć jeden hit, który by mnie normalnie zabił. Na przykład, nie wiem, mam Endure Dark, no nie? I myślę, że to chyba ten też się wlicza, na przykład jak... Tak jakby podwójne zabezpieczenie przeciwko temu. I w sumie też przeciwko całej reszcie, jak ataki światła i tak dalej. Tak więc no, czego możemy się pozbyć? Myślę, że... myślę, że tych czarów będę musiał już się niestety pozbyć. Tak więc do widzenia. Już coraz bardziej mi się kurde smok powietrzny podoba. To będzie ostateczna broń ciągłego rozpierdolu. Zaraz, chyba dla Elizabeth pokazałem tego miecza. Tak więc hej. Dawaj mi karty z Pokemonami, kurwa. Bo to tu przyszedłem, więc najpierw. Jest Resist Elec. Tak jest, po to te rubiny wziąłem. I... Spellmaster! Dobra, dajemy to dla smoka powietrznego. Spellmaster. Spellmaster powoduje, że wszystkie czary będą kosztować nas mniej SP. Chyba dwa razy mniej SP. Tak więc... Kurwa. No Magarula, tak, okej. Ale co dam... Co wyrzucę za Resist Elec, do cholery jasnej? Niech stracę. Divine Grace wyrzucę. Niestety. Chociaż kurwa, nie wiem! Ice Boost i Ice Amp zostają. Mediarama też, kurde, Divine Grace niech będzie. Niech stracę, kurde. I no, teraz jako, że mam Resist Elec i to normalnie dawałoby mi STR do elektryczności, to jako, że smog powietrzny jest przeciwko temu słaby, to się wyrównuje i dostanę normalne obrażenia. Przynajmniej przeciwnik nie będzie dostawał dodatkowych tur za mnie.
Czy mam coś do zrobienia? W sumie... Chodźmy jeszcze tutaj. Dawaj jeszcze raz karty z Pokemonami. Agility! W sumie to jedyna rzecz, która mi została teraz do polepszenia, bo siła chyba sama się polepszy, tak szczerze mówiąc. Okej. Okay. Kurwa, za co ja ten Mind Charge dam teraz? Nie wiem. Zobaczy się. Właśnie, moment. Za kartę. Ty. Kurwa, 10 rubinów. Trzeba będzie farmić rubiny, ponieważ ten czar będę musiał ze sobą wziąć. I zobaczycie, jaki to jest mega zarąbisty czar. Mimo tego, że swoje, no, słabe strony ma. Ile kurde Magic Mirrorów mogę sobie wziąć? Ale chwila. Kaminkulusów może też warto trochę. W sumie tak się zmarnują, ale... Atak Mirror, w sumie przeciwnicy tutaj najczęściej atakują magią, więc... Uuu, zobaczcie! Lustereczko, powiedz przecie! To jest najzajebistszy na świecie! Albo raczej lustereczko, powiedz świecie... Kurde! Lustereczko, powiedz przecie! Kto ma najfajniejszy fryz na świecie? O! Tak, teraz... W sumie, może niepotrzebnie te buffy biorę, ale... Kto wie, może nam się kiedyś przyda. Protection w sumie też powinienem to wziąć. Reszta ametystów wymarnuję na Protection Sutra. I Agility Sutra. Kurde, właśnie Agility najmniej potrzebne jest nam tak jakby. Ja pierdzielę, jestem bogaty. Megiddo Gem? Nie. Kalejdoskop. W sumie weźmy Z2T. Co by tu jeszcze? Kurwa, muszę też rubinę wziąć. 20 rubinów muszę mieć. Dobra. I teraz posprzedawać śmieci, które mamy. Ja pierdzielę, w tym odcinku nic ciekawego się nie stało. Ja pierdzielę. Nie, zaraz, najpierw może... Kurde, najpierw może zobaczę, czy mogę jakiś śmietnik komuś dać i będzie lepszy od tego, który nosi teraz. Ha! Assassin's Shoes dla mnie. Zaraz. Pierdolę, ile tego mam! Dobrze, żem kurde chodził po tym Tartarusie. Wow! Łosiet. A chyba nie będziemy mieć... żadnych. Plus 40 HP, a ty? No, nieważne. Da. Prawa ręka. Jakby to się po francusku mówiło, ma gauche. Oczywiście mój akcent francuski też zostawia sobie wiele do życzenia, ale... Ej. Kurde, Ivy z tego bójstwa ma bardzo mało. A ironicznie to ona jest najbardziej metalowa z nas wszystkich. O, Assassin's Shoes. Plus 2 Evasion, ale... Dobra. Teraz sprzedajemy wszystko! Zakład, że będę miał za to wszystko 5 milionów jenów. Znaczy, no... Jak wszystko posprzedaję, to będę tyle miał. Zakład, kurde! Myślicie, że mi się nie uda? Myślicie, że mi się nie uda, a właśnie do tego dochodzimy. Czy mu się uda? Oczywiście, że mu się uda. Będzie miał 5 milionów jenów. Będzie, kurde, 5 milionerem. I kupi sobie w końcu PlayStation 4. I Xbox One, Wii U. I nowego 3DS-a, którego spiraci. Będzie mógł z niego robić let's play'e. I co tam jeszcze, kurde, kupi? Wszystko, czego tylko dusza zapragnie, będzie ustawiony na całe życie. Już prawie.
No i komu kurde potrzebni są milionerzy, jak można kurde pójść do Tartarusa, znaleźć mnóstwo broni z kart, które pojawiają ci się w głowie, posprzedawać je? I proszę bardzo, to się nazywa kurde profesjonalna praca w złomowisko. Chyba taka praca to popłaca. Zaraz 6 milionów będę miał. O ja pierdolę. O, co ja sobie kupię za tyle kasy? I to jeszcze nie koniec. Myśleliście, że to koniec, ale nie. To dopiero początek. To dopiero początek, bo jestem szalony. Sprzedaję wszystko. 7! Co to robi? Odnawia SP. Czy może tu coś jeszcze będę miał do sprzedania? Zaraz zobaczymy, ponieważ jestem szalonym motherfuckerem. I nikt mnie nie powstrzyma przed tym wszystkim. Shadow Crystal! O ja pierdolę! 8 milionów! Compulent Coin! Czy opulent? Tam coś. I kurde, ty się nie znasz na kartach z Pokemonami, ty gnomie jeden. Trawiasto Gem! Mamy ten! Escape Route, nie potrzebuję! Co tam dalej, co tam dalej? To mogę jeszcze sprzedać. Magic plus 4, niepotrzebne. Smok powietrzny ma 99. Dobra, chyba nie dojdę do 9 milionów, ale hej. 8 milionów, też spoko. Idźmy teraz do apteki. Dzień dobry, czy mogę wydać tą całą kasę, którą mam? Wydam! W ten sposób. Medycynę! 99 lekarstw poproszę, nie szprycuję się lekami. Mam na wszystko receptę. Nie, to mi niepotrzebne. Tak. Naszym dormitorium brakuje leków, muszę wszystko zrobić z mojej własnej kieszeni. Jestem pewien, że teraz pewnie Junpei jest zazdrosny. O kurde, skąd Maciek ma tyle kasy? Ja chciałbym mieć tyle kasy. Ale nie. Ja nie mam tyle kasy, bo nie mam takiej zajebistej fryzury jak on. Okej. Okay. To wszystko. Będzie dziś killerka. Proszę, niech będzie dziś killerka, do jasnej cholery. Muszę z nią ogarnąć co? Kurwa, oczywiście, że nie ma. W takim razie pomodlę się o kogoś. Female classmate. Niech będzie, bo z tobą muszę ogarnąć socjalinka. O, i znalazłem 10 tysięcy jenów! Jeszcze bardziej bogaty jestem. Cześć Mitsuru! Kurde, nawet nie wiesz, możemy sobie willę kupić za tyle kasy, ile ja mam. Pojutrze będzie ten dzień. To była długa wędrówka, ale w końcu tu jesteśmy. Jesteśmy jedynymi, którzy mogą go pokonać, więc dajmy z siebie wszystko aż do samego końca. Oczywiście Mitsuru. Dobrze, wiem o co ci chodzi, przy okazji save'nę. Nie tu, tutaj. Właściwie to jak się wszyscy... O, patrzcie, nasz menadżer jest. I kuciurki. No więc co byście powiedzieli na ostatnią wieczerzę? Czemu nie mógłbym... Czemu miałbym nie zamówić Buffalo Wingsów? Albo jakieś... jaki zwycięstwa? Ach, ignorują mnie. No cóż, sądzę, że są zbyt zajęci... Są zbyt zajęci, by... cieszyć się moimi żartami. By the way, zapomniałem Google Tłumacz. Na wszelki wypadek. Tłumacz Google. Ja pierdolę 24 minuty i nic nie zrobiłem przez ten cały pierdzielony czas chyba poza sprzedaniem mojego szmelcu. Aigis, co tam słychać? I Kuciurki-san lubi żartować bardzo dużo. Ale nie mogę zrozumieć jego humoru. Nie jesteś jedyna. Moja głowa jest przepełniona myślami. Ostatni cień, godzina mroku.
i zagubieni. Bip, bip. Byłem tak ostatnio zajęty, że nie byłem, że nie mogłem zobaczyć się z Rasenganem. No cóż, prawie wszystko zostało skończone. Po tym, jak zabijemy ostatniego cienia, pójdę prosto do szpitala. Leczyć się na moją głowę. Nie sądzę, że Strega po prostu pozwoli nam pokonać ostatniego cienia. Prawdopodobnie zatrzymają nas od razu, albo po prostu sekretnie podstawią nam jakieś nogi pod szprychy. Co myślisz, że zrobią, Maciek? Być może nas... pułapka? To jest możliwość. Wszystko jest możliwością. Będziemy musieli polegać na Yamagishi, żeby wykryć tą pułapkę. Cześć, Kuka. Wyglądasz na chorego, czy nic ci nie jest? Talk. Atmosfera w akademiku jest bardzo napięta. Ale wszyscy powinniśmy spróbować i się zrelaksować. Łatwo, kurde, powiedzieć! Musimy zostać spokojni, jeżeli chcemy wygrać ostatnią walkę. Reksiu, a co ty masz do powiedzenia? Hał. Tak, też nie. Najpierw pogadam z Yukari, z Akihiko i z Kenem. Co wy macie do powiedzenia? Wkrótce będzie pełnia księżyca, co? Jestem zdenerwowana. Muszę po prostu przestać o tym myśleć i się uspokoić. Strega prawdopodobnie coś planuje, ale nie obchodzi mnie to. Pomszczę Shinjiro Sandawa. Tak jak powiedziała Mitsuru, prawdopodobnie będziemy walczyć ze Stregą. No cóż, właściwie to nie mogę się tego doczekać. Dam im pierdziel za to, co zrobili Shinjiemu. No i tak to się nazywa. Prawdziwa determinacja. Dobra, idziemy. Z Reksiurkiem. Hał, hał, hał. Rafuri. Do czego to jest? Traesto to jest do ucieczki. Nie, może... Kurwa, nie wiem. Dzień dobry! Jutro jest ten dzień! Jestem gotów. Dobrze, będziemy na ciebie liczyć. Jestem pewna, że jutro pojawi się cień. Jakby do tej pory za każdym razem, kurde, nie pojawiały się cienie podczas pełni księżyca. Strega prawdopodobnie też będzie coś knuć. Tak czy owak, bądź przygotowany. Jestem, kurde! Lunchtime! Kto chce ze mną, kurwa, gadać? Kazushi! Po prostu żartowałem. Tak, idę! Nawet nie wiesz, jak jestem napompowany! Ostatni dzień! Co ja mogę teraz zrobić? Muszę wyładować moją złość! Chwila. S-Link. Czy dzisiaj jest killerka? M-W-S-A. Dzisiaj mamy M. Sorry, Kazushi, ale mam dzisiaj plany. Muszę zobaczyć tego socjalinka, którego już wcześniej chwila, właśnie. O tym hełmie zapomniałem. Gdzie to było? Tutaj jest sala nauczycielska. Gabinet nauczycielski chyba. Tata. To bo chyba nie gadałem jeszcze w tej rzeczywistości. Dobra, nieważne. Moje akademiksy wzrosły mimo tego, że tego nie chciałem. Ponieważ no... Kurde, moje staty są za duże teraz. Nie reprezentują mnie wcale, a wcale. Więc... tak. Lepiej, żebym, kurde, dostał tego cholernego socjalinka. Chyba dostanę. Spędzimy wit her. Tak, tak, to już to będzie ta sama scenka, więc po prostu ją przewinę. Tak, tak. To prawdopodobnie wasza wina. To chyba tak odpowiedziałem. Może ta kojaki stan. Wach.
wszyscy płaczą i się wściekają, dobra jest. Rank 7. Zajebiście. Szkoda, że nie 8, ale wszystkiego nie można mieć w życiu, tak sądzę. O! Senka. Dormitory Lounge! Wszyscy tu są. Oczywiście poza Shinjiro. Kurde, jakbym nie wiedział. Może jest z nami w duchu. Tomorrow will be our last operation. Tak! Yeah. No, to im właśnie powiedziałem. We've been through a lot this last 6 months. Don't you think? No. A było ciężko. It sure was. Well, it was a lot better than doing nothing, right? W sumie też racja i było fajnie. Besides, we made some new friends. I no, walczyliśmy z jakimiś gównami, maszkarami. Parę razy zginąłem, ale to nic, ponieważ miałem save'a. Yeah, I guess. Well, it's all been worth it if you ask me. Było warto. It's been 2.5 years since I got this power. And you don't hear me complaining. Sonata-san. Hau! Rexion! Nostradamus, kurde, dzisiejszych czasów. Don't forget, we got to meet Koro-chan too. Rexio-chan! 2.5 years is a long time, right, Akihiko-senpai? To prawda. Oh, wait. It's been even longer for Aegis, hasn't it? Ona przez całe życie, kurde, walczyła z cieniami. I was asleep for much of the time, so I have not been in operation for very long. How about you, Mitsuru-senpai? You started before Akihiko-san, right? Me? Yes. It was just me at first. Of course, back then, C's didn't exist. And this was just a regular dorm. Did the chairman recruit you? No. I've been aware of the Dark Hour since I was a child. Oh, to ona jeszcze większy staż ma. One time, my father's research team was attacked by shadows. That's when I awakened to my persona. When I witnessed the incident. I kurde, przez tyle czasu, dopiero jak do nas dołączyłaś, to miałaś 14 level czy coś takiego. No proszę cię. That's what happened? It seems I was the first. If that had never happened, perhaps none of you would have to bear this terrible burden. Senpai. It would have happened to someone eventually. Besides, the enemy can't just be ignored. No i poza tym nikt się nie skarży. I suppose that's true. Wieczorem ostatni cień. Zaraz. Za niedługo będzie ostatni cień czy coś takiego. Możesz czuć cichą pasję od twoich przyjaciół. Jej! Social link! Dopiero 6. A przecież to ostatnia operacja! Tomorrow is a big day, so make sure you get your rest. No właśnie. Słyszałeś, Junpei? Jak nie, to wpierdziel masz. Co dziś ciekawego w TV jest. Jesteś Leo, w takim razie twój kolor szczęścia jest brązowy. Bookmark from a book your still. Nieważne. Coś tam pierdzielili, żeby mieć więcej szczęścia, to musisz wyjąć zakładkę z książki, którą czytasz. To jeżeli w ogóle książek nie czytasz. Właśnie, kiedy następna sesja będzie. W grudniu. Kurde, nigdy spokoju nie ma. Następna w marcu. Już więcej nie ma kalendarza. A to ciekawe. Tak, muszę się wyspać. Mimo tego, że chyba podczas tych operacji z pełnią księżyca, to automatycznie jesteśmy na normalnym samopoczuciu. Dobra. Ostatnia walka. Let's fucking go! Co może się teraz stać? Wszystko może się stać. Czarna godzina, dostajesz w pierdol. Ostatni cieniu, dostaniesz w pierdol. I wielka persona mi tutaj pod oczami się pojawiła, ale nieważne.